Dzień dobry, witamy pana burmistrza u nas na budowie. Dzisiaj rozpoczynamy dzień pracy z panem burmistrzem, który rozpocznie budowę. Nie wiem, panie burmistrzu, pierwszego budynku w swoim życiu będzie pan murował po raz pierwszy? Nie, już generalnie rzecz biorąc, mój własny dom jednorodzinny został wybudowany, w którym mieszkam obecnie. Nie powiem, żebym przyłożył jakoś specjalnie dużo sił na wykonanie tego domu, ale cały proces inwestycyjny, budowlany przechodziłem, więc wiem, z czym to się je i mam tym bardziej ogromny szacunek dla całej kadry pracującej na budowie, kierowniczej, czy wszystkich osób wykonujących prace budowlane, bo wiem, że to jest bardzo ciężki kawałek chleba. Ale również dla inwestora to jest ciężki kawałek chleba, żeby przejść proces budowlany. Także nie jest to pierwsza budowa, natomiast z wielką chęcią zabiorę się do pracy. Słowo się rzekło, mój dzień pracy został wystawiony na aukcję. Ja obecnie dzisiaj jestem na urlopie z mojej pracy, czyli Urzędu Miasta. Dzisiaj moim szefem nie jest pan burmistrz Daniel Rach, tylko jest tu pani oraz tutaj pan kierownik budowy. Także zabieram się do roboty z miłą chęcią. Wykonam wszystko, co państwo dla mnie przygotowali. Z chęcią to sprawdzimy, proszę państwa, jak burmistrzowi pójdzie murowanie. Natomiast oprócz murowania zaproponowaliśmy jeszcze czytanie dokumentów i planów budowy. Także mam nadzieję, że wszystko zgodnie z planem będzie zrealizowane. A my w późniejszym czasie będziemy się na pewno chwalić tym, że budynki zostały wzniesione przy pomocy tak zacnego człowieka. Zapraszamy zatem na budowę, a reszta w późniejszym terminie. Zapraszam.
Czy wiceburmistrz nadaje się na budowlańce? No nadaje się, no poszło prosto, pod poziom, wszystko zrobił. Także nadaje się, powinien stoi w prawej i powinien murować. A jeżeli teraz będą jakieś ewentualne reklamacje dotyczące tej ścianki? My ją sprawdzimy dokładnie, także nie powinno być reklamacji. Czyli w razie draki poprawicie? Tak. No to droga ta dniówka. No tak. Na inwestycji Moderno. Jest to jedna z naszych najznamienitszych inwestycji w Szczecinku. Właśnie znajdujemy się tutaj w lokalu mieszkalnym wraz z panem burmistrzem i klientem, który właśnie za chwilę otrzyma klucze do swojego mieszkania. Panie burmistrzu, prosimy. Ja mam zaszczyt i przyjemność wręczyć panu klucze. Myślę, że będzie się panu tutaj na pewno fantastycznie mieszkało i życzę powodzenia przy pracach wykończeniowych. Wiem, że one mogą jeszcze dać w kość, gdyż sam przechodziłem ten sam proces, ale patrząc tak fantastyczny lokum, jestem przekonany, że już w wakacje będzie panu się cieszyć, żeby słowo stało się zadość. Proszę o to klucze. Dziękuję bardzo. Gratulacje, niech się dobrze mieszka. Serdecznie. Bardzo mam dużą przyjemność wręczyć panu rezerwację lokalu mieszkalnego. Proszę o złożenie podpisu. Ze strony dewelopera podpis jest już złożony.
Jestem przekonany, że to będzie dla Pana bardzo dobra inwestycja. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie burmistrzu, 8200 zł dniówka to bardzo dużo jak na warunki szczecineckie. No całkiem niezła kwota. Ja też jestem bardzo szczęśliwy, że na tyle został wyceniony mój dzień pracy, ale przecież najważniejsze, że te pieniądze nie idą do mojego portfela, tylko idą do portfela bardzo ważnego, do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku 29 finał to orkiestra, która grała jak zawsze dla dzieci na cele laryngologiczne, otolaryngologiczne oraz diagnostyki głowy. Ja się bardzo cieszę, że coś oryginalnego, ten pomysł z wycenieniem swojego własnego dnia pracy i przekazania tych pieniędzy następnie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wypalił. To kwota, która również mnie zaskoczyła. Jestem bardzo szczęśliwy, że Urbaniak Inwestycje, bo ta firma wygrała mój dzień pracy i te pieniądze zasilą w konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ciężkiej fizycznej pracy jednak nie było, bo położenie trzech pustaków to trochę mało. Umówmy się, że to jest raczej symbol, natomiast ja ciężkiej pracy się nie boję. Jeżeli ktoś chciałby kupić moją dniówkę poza Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, służę, mogę przekopać ogródek choćby i 8 godzin zapierniczać z łopatą. Czyli w 30 finale będzie taka licytacja? Czy z całą pewnością będę podtrzymywał ten pomysł. Mam nadzieję, że znajdą się firmy, które będą chciały skorzystać z okazji i z jednej strony wesprzeć tak zaszczytną ideę, ale z drugiej strony również rozpromować swoją własną firmę, gdyż umówmy się, że na tym ten deal polega. W tym roku firma Urbaniak Inwestycje, którą jeszcze raz podkreślę i podziękuję za uczestnictwo w tej akcji. Widać, że to jest termin społeczna odpowiedzialność biznesu. To jest coś, co firma bierze sobie do serca i wie, że należy i warto wspierać takie misje jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.